Pierwsi polscy obywatele zostali ewakuowani ze strefy gazy, poinformował minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Od tygodni służby dyplomatyczne i konsularne MSZ działają dzień i noc, by zapewnić bezpieczną ewakuację naszym rodakom ze stref objętych działaniami wojennymi. Dzięki ich wysiłkom dziś pierwsi z nich wydostali się ze strefy gazy przez przejście graniczne w Rafach. Wiadomo, że Polacy zostali przepuszczeni przez granicę z Egiptem jako jedni z pierwszych. Obecnie mamy informacje o 18 polskich obywatelach, w tym niepełnoletnich, którzy przekroczyli przejście w Rafach i są pod opieką służb konsularnych. Prawdopodobnie jeszcze dziś do Egiptu wylecą samoloty wojskowe z pomocą humanitarną na pokładzie, którymi zostaną ewakuowani Polacy. Nie spodziewamy się tu komplikacji. Resort obrony oraz wojsko mają doświadczenie w realizacji tego typu operacji oraz sprawdzone już procedury. Jeszcze do wczoraj na terytorium strefy Gazy przebywało powyżej 25 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.